MON kupuje samoloty Hercules C-130H. Podpisana umowa wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz. Pozyskane samoloty Hercules C-130H będą o wiele lepsze niż te, którymi dysponujemy dziś. Amerykańskie samoloty transportowe Herculesy C-130H, które pozyskamy, będą bez wątpienia o wiele lepsze niż te, którymi dysponujemy dziś, zapewnił w środę wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz. Szef MON Mariusz Błaszczak poinformował wcześniej w środę, że Polska podpisała umowę na pozyskanie 5 samolotów C-130H z nadwyżek sił zbrojnych USA. Skurkiewicz został zapytany w polskim Radiu 24, czy samoloty wycofane ze służby w USA, które trafią do Polski, to są wraki, czy jeszcze do czegoś się nadają? Herkulesy klasy C-130H będą bez wątpienia o wiele lepsze niż te, którymi dysponujemy dziś, zapewnił wiceszef MON. Dodał, że samoloty transportowe C-130 Hercules obecnie używane przez polskie wojsko są bardzo mocno wysłużone. Dopytywany o rocznik wyprodukowania tych samolotów, które mamy pozyskać, a według doniesień medialnych jest to 1985 rok, Skurkiewicz odpowiedział: nie dyskredytowałbym tego zakupu, bo w tej kategorii statków powietrznych samolot 30 czy 35-letni to naprawdę nie jest stary samolot. Proszę zauważyć, bombowce strategiczne USA, które pojawiają się od czasu do czasu również nad Polską, to nie są statki powietrzne pierwszej nowości i wyśmienicie realizują swoje zadania operacyjne. Mówiąc o samolotach, które Polska ma pozyskać, Skurkiewicz podkreślił, że to są bardzo przyzwoite maszyny i cieszymy się z tego, zasilą flotę polskich sił powietrznych. Samoloty, których dotyczy najnowsza umowa, trafią do 33. bazy lotnictwa transportowego w Powidzu. Jak informował Błaszczak, przylotu pierwszej maszyny spodziewamy się jeszcze w tym roku. Obecnie na wyposażeniu 3. skrzydła lotnictwa transportowego w Powidzu jest 5 samolotów, samoloty C-130E Hercules. Bixaliu, kolejne Herculesy zwiększą polskie zdolności i interoperacyjność. Kolejne samoloty transportowe C-130 Hercules dla Polski zwiększą jej zdolności transportowe i interoperacyjność wojsk Polski i USA, napisał Hark Dafaire z ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce. Bixaliu. Dyplomata skomentował informację o zawarciu umowy na przekazanie Polsce 5 używanych maszyn, z których pierwsza ma zostać dostarczona w tym roku. Kolejne dobre wieści o pogłębianiu polsko-amerykańskiej współpracy obronnej. C-130H zwiększą zdolności transportowe polskich sił powietrznych i polsko-amerykańską interoperacyjność. Razem wzmacniamy NATO, napisał Aliu w środę na Twitterze. O podpisaniu umowy poinformował wcześniej tego dnia minister obrony Mariusz Błaszczak. 5 samolotów trafi do 33. bazy lotnictwa transportowego w Powidzu, gdzie stacjonują już eksploatowane przez Polskę starsze o kilkanaście lat C-130H. Samoloty C-130H pochodzą z nadwyżek amerykańskiego sprzętu wojskowego i zostaną przekazane w programie Defense Access Artisles nieodpłatnie. Polska będzie musiała natomiast ponieść koszty częściowego doposażenia i odtworzenia zdatności do lotu oraz przelotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jak poinformował Inspektorat Uzbrojenia, wartość umowy wynosi 14,3 milionów dolarów amerykańskich, przy czym wartość samych 5 samolotów C-130H została oszacowana przez stronę amerykańską na 60 milionów dolarów. Dostawy wszystkich statków powietrznych powinny zostać zrealizowane do połowy 2024 rok, a przylot pierwszego samolotu C-130H do Polski ma nastąpić w bieżącym roku. Zanim trafią do 33 BLTR w Powidzu, samoloty przejdą obsługi okresowe angielski. Programy Med Depot Maintenance PDM, WZL-2 w Bydgoszczy, otrzymają też dodatkowe wyposażenie zgodnie z wymaganiami sił powietrznych. Przekazywane Polsce samoloty C-130H zostały wyprodukowane w 1985 rok i zakończyły służbę w siłach powietrznych Stanów Zjednoczonych USA w 2017 rok, a następnie były przechowywane w konserwacji na terenie 309 TH Aerospace Maintenance and Regeneration Group.
Są o 15 lat młodsze od obecnie eksploatowanych w siłach zbrojnych RP samolotów C-130S prowadzonych w latach 2009-12. IU podkreślił, że w Polsce znajduje się zaplecze obsługowo-remontowe samolotów C-130, zarówno w siłach zbrojnych RP, jak i w podmiotach wchodzących w skład polskiej grupy zbrojeniowej S.A. co daje możliwość utrzymania wysokiego poziomu dostępności operacyjnej przy zaangażowaniu krajowego przemysłu. Zapytanie ofertowe dotyczące przekazania 5 Herkulesów niż posiadane przez Polskę MON wystosowało we wrześniu 2019 rok, wcześniej zgodę na ich przekazanie wyraził amerykański kongres.